podpisujemy dobre projekty z dobrymi beneficjentami na bardzo dobre przedsięwzięcia, w ten sposób inwestując środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w dobre działania, które mają na celu wesprzeć firmy, samorządy, wesprzeć działania społeczne i rozwojowe w naszym regionie. Dzisiaj lista kolejnych projektów, które ciągle będę podkreślał, to nie rozdajemy pieniędzy, a inwestujemy w konkretne działania i bardzo liczymy na szybkie i dobre efekty Państwa działań. Żeby ten regionalny program operacyjny był właściwie wdrażany, jest potrzeba ta współpraca i samorządu, i świata nauki, i świata biznesu. Staramy się to wspólnie organizować, czynić, żeby to nasze województwo rozwijać. I cieszy fakt, że coraz więcej tych umów jest podpisywanych. No i teraz to tak naprawdę już Państwa rola dalej, żeby to wdrażać z myślą o i rozwoju województwa, ale też o naszych mieszkańcach, którzy też widać, że coraz większą aktywność wykazują i coraz chętniej też z większą odwagą sięgają po te różne środki zewnętrzne, nie tylko w ramach RPO, ale też z innych funduszy. To naprawdę cieszy i niech tak się dzieje. Dziękuję.